torów ostatecznie znikną parowozy? To pytanie w teleskopie padało już nieraz. Do końca ubiegłego roku miała powstać spółka, która miała być ratunkiem dla zabytkowej parowozowni. Spółki nie ma, a samorząd województwa wielkopolskiego, który finansuje pociągi osobowe prowadzone parowozami, zapowiada: marzec jest ostatnim miesiącem, w którym wykłada pieniądze na węgiel. Czy zatem po 107 latach nieprzerwanego funkcjonowania ostatni bastion parowych lokomotyw na świecie przestanie istnieć? Pytał o to Bartłomiej Pomianowski. Niepowtarzalny dźwięk i zapach, który można poczuć już tylko tu, w Olsztynie. To miejsce jak magnes od lat przyciąga miłośników starej kolei z całego świata. Jestem miłośnikiem parowozów z Niemiec. Kiedyś jeździły one i u nas. Niestety z powodów ekonomicznych parowozy zostały zastąpione przez lokomotywy spalinowe i elektryczne. Parowozy w codziennym ruchu planowym można podziwiać już tylko tu, w Olsztynie. Niestety wszystko wskazuje na to, że już niedługo. Świat obiegła informacja, iż Urząd Marszałkowski będzie zamawiał pociągi w ruchu planowym tylko do końca marca. Rzeczywiście, marszałek Wojciech Jankowiak potwierdził nam tę informację. Od kwietnia te parowozy nie będą jeździły, a skoro nie będą jeździły, nie będziemy finansowali, no i w związku z tym parowozownia będzie musiała być zamknięta. I właściwie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć ten materiał. Powodem tak radykalnej decyzji samorządu są działania, a właściwie ich brak, ze strony PKP Cargo, właściciela parowozowni. Do końca roku PKP Cargo, województwo wielkopolskie, powiat i miasto Olsztyn miały utworzyć spółkę, która miała uratować parowozownię. Niestety do dziś tak się nie stało, dlatego samorząd nie zamierza już dalej kupować węgla do olsztyńskich parowozów. Przypomnę, że bez Cargo no niestety nie możemy myśleć o utworzeniu tego podmiotu, dlatego że Cargo jest właścicielem. Jest właścicielem zarówno obiektu parowozowni, jak i tego zabytkowego taboru. Tabor jest w coraz gorszym stanie. Zdaniem miłośników parowozów tak źle jeszcze nie było. Na dzień dzisiejszy, to jest na początek marca, mamy dwa parowozy z ważną rewizją kotła. Niestety pod koniec tego miesiąca jeden z tych parowozów utraci tą ważność tej rewizji. Niepewna sytuacja udziela się też pracownikom parowozowni. Ludzie nie są pewni przyszłości pracy, ale z drugiej strony też ten, kto może, odchodzi. W ostatnim czasie kolejnych kilku pracowników odeszło na emerytury. Tymczasem PKP Cargo utrzymuje, że nie zamierza likwidować parowozowni i cały czas chce rozmawiać o utworzeniu spółki. Nikt nie mówi o jakimś twardym wycofaniu się z Olsztyna. Chodzi o to, żeby to jakoś ekonomicznie pospinać, mówiąc wprost. No i mam nadzieję, że z samorządami uda się dojść do porozumienia jakiegoś w tym temacie. Parowozownia w Olsztynie działa nieprzerwanie od 107 lat. Każdego dnia parowozy prowadzą dwie pary pociągów z Olsztyna do Leszna. Rocznie samorząd województwa wielkopolskiego płaci za to około 2 milionów złotych. Takie parowozy, czyli tak zwane zimne pomniki, podziwiać można na stacjach kolejowych w całej Polsce. W Olsztynie parowozy cały czas żyją. Pytanie, jak długo? Bartłomiej Pomianowski, teleskop. 300.